Cześć! Za chwilę zobaczysz wideoinstrukcję do sterownika SCR2. Jest to sterownik, który automatyzuje oświetlanie na schodach, a dodatkowo daje ciekawy efekt wizualny. Jest to nasza autorska konstrukcja, dlatego koniecznie pokaż tą szczegółową instrukcję osobie, która będzie zajmowała się montażem. My wykonamy ten montaż z użyciem zestawu liniowego oświetlenia LED, który także możesz u nas zamówić. Wykonamy go pod Twoje konkretne schody. W ostatniej części filmu omówimy funkcję tego produktu. Montaż zaczynamy od taśm LED, które na odwrocie posiadają pasek samoprzylepny. Profile aluminiowe i taśmy przycięte są przez nas na wymiar dopasowany do Twoich schodów. Osłonki profilu montujemy poprzez wciskanie ich od góry. Ostatnim krokiem będzie instalacja zaślepek, które możesz dokupić do swojego zestawu. Następnie zajmiemy się połączeniami przewodów. W tym sterowniku jedna z żył z każdego stopnia łączy się bezpośrednio ze sterownikiem. Dla większego porządku zastosowaliśmy dodatkowo korytko elektryczne, w którym schowaliśmy przewody. My proponujemy ponumerować poszczególne przewody, pierwszy stopień, pierwszy przewód i tak dalej. Ułatwi to instalację i unikniemy błędu. Każdy minus będziemy podłączać do sterownika i kolejne stopnie będziemy łączyć zgodnie z numeracją na sterowniku. Przestrzeganie kolejności przedstawionych kroków bardzo ułatwia montaż i chroni Cię przed uszkodzeniem sterownika. Następnie zajmiemy się plusem, który jest wspólny. Tutaj zdecydowanie łatwiej będzie się posłużyć prostą kostką elektryczną. Wszystkie przewody łączymy w kostce. Kostkę podłączamy do sterownika pod wejście oznaczone literą A. Teraz do sterownika podłączymy dwie czujki. Jedna zostanie zamontowana na dole, druga na górze schodów. Używamy przewodu trzyżyłowego i ważne jest, aby każda z żył została podłączona pod odpowiednie miejsce w sterowniku. Te wejścia dodatkowo oznaczyliśmy kolorami. Teraz podłączymy sterownik do zasilacza, który jest przykładowy. Jest on indywidualnie dobierany do zestawu. Sam sterownik jest 12V, więc podłączenie bezpośrednio do sieci 230V nieodwracalnie zniszczy produkt. Kolejność wykonywania tych kroków jest istotna. Jak widzimy, łączymy przewodem zasilacza z sterownikiem, wejście oznaczone plus i minus. A ostatnim krokiem jest podłączenie zasilacza do sieci. Czujki reagują na ruch. Nasz zestaw, jak widzimy tutaj, działa poprawnie. Teraz skupimy się na konfiguracji. Podstawową funkcją jest oczywiście włącz i wyłącz. Pauza pozwala wyłączyć czujniki, gdy zestaw świeci się ciągłym światłem. Możemy też ustawić jasność. Za pomocą minusa zmniejszamy wartość, za pomocą plusa zwiększamy, zatwierdzamy przyciskiem OK. Ustawiamy prędkość kolejnych stopni. Aby widzieć, jaki poziom mamy ustawiony, patrzymy na diody informacyjne. Dokładne opisy znajdują się w instrukcji. Na końcu ustawiamy czas wygaszania. Plusem i minusem dopasowujemy wartość. Pokażę Ci, jak zresetować sterownik i zaprogramować go na odpowiednią ilość stopni. Szczególnie przydatny, jeśli zamówisz sam sterownik bez oświetlenia. Pierwszym krokiem jest wyłączenie zasilania. Możesz to zrobić wyłączając bezpieczniki. Teraz, trzymając przycisk pauzę, włączamy zasilanie.
diody informują nas, że sterownik jest zresetowany i ustawiony na 6 stopni. Plusem zwiększamy ilość stopni, licząc od 6 w górę, ponieważ sterownik pracuje w zakresie od 6 do 21 stopni. Dokładna rozpiska dotycząca programowania znajduje się w instrukcji. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Skontaktuj się z nami w przypadku dodatkowych pytań. Cześć i do następnego razu.